Projekt zaczął się w kwietniu 2014 roku, trwał 18 miesięcy, 9 miesięcy trwało projektowanie, później 9 miesięcy trwało wykonawstwo, to już tutaj na miejscu, na oczyszczalni. Kontrakt miał na celu rozbudowę drugiej linii osadowej, dostawienie takiego drugiego aerotermu, drugiego WKF-u służącego do produkcji biogazu, zwiększenie tej produkcji biogazu, zwiększenia wydajności tej też instalacji osadowej. Przed nami główne z wybudowanych obiektów w ramach inwestycji. Wydzielona komora fermentacyjna miała za zadanie wyprodukowanie jak największej ilości biogazu. Na etapie założeń projektowych jednostka miała osiągnąć około 1500 m3 biogazu na dobę. W ramach początkowych prac rozruchowych okazało się, że wydzielona komora fermentacyjna generuje około 2500 m3 biogazu. Ten parametr pozwala spalany, wyprodukowany biogaz spalić w agregatach kogeneracyjnych, które z kolei są urządzeniem, które z biogazu wyprodukują energię elektryczną, która to z kolei zostanie wykorzystana na potrzeby eksploatacji oczyszczalni. Dla użytkownika jest to niewątpliwa zaleta, ponieważ prąd wyprodukowany na miejscu nie będzie musiał kupić z zewnątrz. Byliśmy odpowiedzialni w tym projekcie na oczyszczalni Karkoszka za przede wszystkim za budowę największego obiektu, czyli WKF-u dwójki. Ma bez mała 14 metrów wysokości i średnicę też około 14 metrów, niecałe, więc no jest dosyć potężny. Poszło tutaj praktycznie około 100 ton stali, więc dość obficie, jeśli chodzi o taką gabarytowość zbiornika. To wskazuje na to, że projekt był dobry i dobrze, że tak powiem, skonstruowany. Jesteśmy pewni tego, że taka ilość stali na pewno gwarantuje, dobrze zabudowany, gwarantuje wytrzymałość tego zbiornika, który jest praktycznie cały obciążony ściekami, więc jeśli chciałbym wspomnieć tutaj o ilości betonu wlanego też w te ściany, no to jest to na pewno około 600 m3. Sama płyta pochłonęła prawie 100 m3 betonu. Zbiornik, ściany stoją na płycie o wysokości 70 cm. Poza tym pod płytą, pod całym zbiornikiem jest podbudowa i cały zbiornik stoi na palach, więc tych pali jest około 40, dokładnie 40, więc na takiej średnicy są one bardzo gęsto osadzone. Dla mieszkańców będą mniejsze uciążliwości zapachowe. Na to bardzo liczymy, chociaż jeszcze sporo zostało do zrobienia na pozostałe części oczyszczalni. Natomiast dla nas jako eksploatatora to przede wszystkim powstaną większe ilości biogazu, z którego produkujemy energię elektryczną i ciepło, które wykorzystujemy między innymi do procesu technologicznego, do ogrzewania ciepłej wody. Poza tym poprzez uruchomienie tej nitki osadowej drugiej mamy możliwość prowadzenia procesu produkcyjnego czy oczyszczania ścieków na jednej nitce w czasie, kiedy druga jest unieruchomiona, na przykład z powodu awarii. Do tej pory było tak, że jeżeli coś się zepsuło, był ogromny problem z utrzymaniem reżimu technologicznego. Jestem bardzo zadowolony z firmy Instal Kraków, która tutaj się super sprawdziła i dzisiaj mogę powiedzieć, że inwestycja zostaje oddana do użytku w terminie i tak, jak sobie życzyliśmy tego. Jak mówię, to z pełną odpowiedzialnością, oczyszczalnia jest nowoczesna, spełnia wszystkie wymogi unijne i dlatego w przyszłości zamierzamy dalej rozbudowywać sieć kanalizacyjną po to, żeby tą oczyszczalnię jeszcze dociążyć, bo ma jeszcze pewne rezerwy produkcyjne. Tutaj ta inwestycja
z wodociągami wodzisławskimi przebiegła bardzo sprawnie. Tutaj chciałbym podziękować przy okazji i użytkownikowi, i ODRP, i zarządowi wodociągów Wodzisławia. Naprawdę to jest jedna z chyba z moich budów takich przyjemniejszych i mimo, że problemy oczywiście jakieś tam zawsze występują, zawsze dało się dogadać, nie było żadnego zgrzytu, problemu jakiegoś większego. Wspólnymi siłami rozwiązaliśmy wszystkie problemy. Budowa zakończyła się 2 października, wtedy zgłosiliśmy ją też do odbioru. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy ten protokół odbioru końcowego. Wszystkie urządzenia działają poprawnie, instalacje spełniają swoje wymagane parametry, także ja muszę bardzo pozytywnie tutaj podsumować ten kontrakt.